Dzień dobry. Zostało mi trochę maty butylowej. Stwierdziłem, że wyciszę dzisiaj maskę. Zresztą wy, drodzy widzowie, wpisaliście mi w komentarzach, że warto to zrobić. A warto przynajmniej jak się ma diesla, nie słychać tego klekota tak bardzo. Tak więc biorę się dzisiaj za to do roboty. Ok, zanim będę wygłuszał, zrobimy testa, jak klekocze diesel z wytłumieniem i bez wytłumienia. Powiem wam, że nie jest źle, ale jak zostało troszkę maty, to trzeba ją wykorzystać. Zresztą nie jest źle, diesle tak chodzą. Standardowo jakiś zestaw łyżeczek będę wyciągał, te spinki. Oryginalną osłonę zostawię, za nią wkleję matę butylową. Tak więc tutaj będę zaraz próbował wyciągnąć te spinki. Do wyciągnięcia tych spinek taka łyżeczka jest idealna. Wkładamy w ten sposób, nie wiem czy nie widać. Naciskamy na bok i wyciągamy. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Chodzi tu o tym. O to, że ona wygląda tak i żeby ją wyciągnąć, trzeba ją ścisnąć w tym miejscu. O. Jak ściskamy, to ona się tu zmniejsza i można wyciągnąć. Jak się ją tu łapie z boku łyżką i przekręca na bok, to ona się ściska i można wyciągnąć. Tak, tych spinek mamy chyba z 15 do wyciągnięcia. Zaraz wam dokładnie powiem ile. Słuchajcie, grunt, żeby dobrze ją tu złapać i wtedy jak ją naginacie, to ona się tak wygina w ten sposób. Nie wiem, czy to widać. O. Dwanaście spinek jest, jakby ktoś pytał. Zaczyna delikatnie mata odpadać. Zrobię tutaj tę spinkę góry. No i teraz. Tym oto sposobem mamy wyciągnięte. I teraz będę ją wygłuszał. Słuchajcie, nie tak ją, jak maskę będę wyklejał. Ona fajnie wygląda, powiem wam, fajnie wygląda. Fajna, gruba. No ale tam trzeba teraz ładnie to odtusić i wyklejać matą. Teraz trzeba odtusić maskę w tym miejscu, gdzie będziemy przyklejać. Niestety brakło mi benzyny ekstrakcyjnej, ale mam denaturat, tak więc silny alkohol też odtusi. Biorę się za mycie maski od środka. W tym miejscu, gdzie będziemy przyklejać, musi być odtłuszczona.
Prawie skończyłem odtuczać, ale wpadłem na pomysł. Przypomniało mi się po wytłumianiu drzwi. Słuchajcie, zakładam z powrotem matę. Tylko po to. Znaczy, przyłapuję na jedną spinkę. Tak powinna być faktycznie. Żeby sobie markerem. Żeby sobie markerem odrysować. Dokąd mam wyklejać matę, żeby nie wystawała spoza tej osłony, żeby to ładnie wyglądało estetycznie. Okej, z tej strony. Po co się mam zastanawiać później, gdzie przyklejać, gdzie nie, jak mogę sobie w tym momencie odrysować. Okej. Teraz mogę ją z powrotem ściągnąć i znowu odtłuszczać, bo ona była dosyć brudna, ona łapie dużo kurzu, piachu na sobie ta osłona. Słuchajcie, mam odrysowane, wiem za co mam nie wychodzić. Nie zaklejać tych otworów na spinki. Ja będę wyklejał po całości. Mam na tyle maty, tak więc kto mi zabroni, tak? Okej. Bierzemy się jeszcze raz za odtuszczanie. Miejsca, które się wydają czyste po przejechaniu ścierką z alkoholem, wyglądają tak. Tak więc trzeba się do tego dobrze przyłożyć, żeby to dobrze odtucić, żeby dobrze mata przylegała. Słuchajcie, maska wytłumiona. Ścierka wygląda tak, tak więc wcale czysto tam nie było. Teraz będę powoli się brał za wyklejanie. Nie wiem, czy to nie zrobić z kilku kawałków, czy z jednego dużego. Jeden duży to w parę osób, we dwie przynajmniej. A że jestem sam, to chyba będę to po kawałeczkach kleił. Zaraz zobaczę, jak się czuję na siłach. Czy to samemu mi wyjdzie, czy nie. Słuchajcie, wpadłem na taki fajny plan. Maty mam dosyć sporo. Jeszcze mi zostało. Mam szablon, po prostu sobie go przyłożę. Nie da mi się niestety z jednego kawałka zrobić. Postaram się to zrobić z dwóch, z większego i mniejszego. Tak to wygląda. Odrysuję sobie markerem sobie i ładnie wytnę nożykiem do tapet. Zobaczymy, czy mi się uda. Najwyżej to przetnę na dwa czy trzy kawałki, będę kleił w ten sposób, ale na razie spróbuję zrobić z jednego takiego większego kawałka i później dokleję taki drugi. Słuchajcie, możecie się śmiać, ale jak tam tylko dotknąłem, to ta druga strona mi się ruszała. Przycisnąłem sobie takim drewnianym klockiem. Jak coś jest głupie, ale działa, to wcale nie jest głupie. Tak więc teraz muszę to ładnie odrysować. Markerkiem. Drugą stronę. Okay. Tak troszkę wciągnę do środka. Dobra. Mam odrysowane. Teraz będę nożykiem do tapet to wycinał. A jeszcze bym się pośpieszył. Póki mam na ten, to sobie odrysuję te otwory, w których są spinki, żeby je później łatwiej powycinać, żeby ich nie szukać na aucie. Po co później się mam męczyć, grzebać za nimi, szukać, gdzie one były. Powoli wycinanie. Na kostce na pewno się to będzie źle wycinało. Wziąłem sobie jakiś stary karton. Wsunę po to, żeby się ładnie wycięło. I teraz się biorę za wycinanie tego. Oczywiście
jak to w Kielcach. Do wszystkiego trzeba mieć scyzoryk. Co prawda nie ta strona, ale ta. Biorę się za wycinanie tych miejsc, które sobie zaznaczyłem. Okej. Nie musi być idealnie, nikt z tego strzelał nie będzie. Ja sobie wciągam tak pół centymetra do środka. Drugą stronę. Jak słyszycie, sąsiad żyć nie daje. Jakieś prace polowe wykonuje. Teraz w tych miejscach, gdzie zaznaczałem te kwadraciki, też sobie wytnę z takim centymetrowym naddatkiem. No, ich jest trochę do wycięcia. Na kartonie się, tak jak mówię, dobrze wycina, bo to przechodzi na wylot. Teraz muszę tak wyciąć chyba z 10, jak się nie mylę. No słuchajcie, wyciąłem te kwadraciki. 10, dokładnie tak jak mówiłem, 10. Już mam szablon. Teraz takie suche przymiarki, zobaczymy, czy dam radę sam przykleić taki, ewentualnie może kogoś poproszę. Słuchajcie, próbowałem sam zrobić suchy przymiarek, jest ciężko. Wezmę sobie kogoś do pomocy, ale ten ktoś nie wyraża zgody, żeby być na filmie. Tak więc zobaczycie już lekko przyklejone, później będę rozwałkowywał wałkiem. Słuchajcie, pierwsza, ostatnia próba. Mata odklejona, to już jest żywy klej. Teraz będziemy przyklejać do maski. Jak się nie uda, będę musiał wycinać następny szablon albo robić z mniejszych kawałków. Na razie spróbuję to zrobić na raz. Są trzy osoby do pomocy. Jedna z tej, druga trzyma środka, a trzecia trzyma ten, żeby trafić w te otwory. Okej, działamy. Słuchajcie, przyłożone. Mogę ją w każdej chwili oderwać. O, jest tylko tak przyłapana, w paru miejscach dociśnięta. Troszkę mi się przesunęły te dziurki, ale to nic z tego. W niektórych miejscach są idealnie. Zostaje mi tak naprawdę tylko jeden kawałeczek dociąć. Ale jak to dobrze rozwałkuje, rozteguje, to prawdopodobnie uda się to zrobić z dwóch kawałków. Mi się jak na razie mega to podoba. Słuchajcie, teraz wałek i ładnie to trzeba podoklejać. Jest trochę roboty, na razie delikatnie, później mocno. Nie wygląda to źle, jest nawet super. Zobaczymy, jak się na to założy później tą matę. Jeszcze jeden kawałeczek mi tam został u góry dokleić. Tak więc no, na razie podoba mi się efekt. Zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce. Słuchajcie, jak przyklejacie, to rozjeżdżajcie rolką, bo no, widać dokładnie, w którym ona bardzo fajnie dociska i widać, w którym miejscu było przejechane to znak. Tak więc będziecie wiedzieć, gdzie jeszcze nie rozprasowaliście maty. No, ja mam jeszcze parę miejsc, gdzie trzeba poprawiać, ale tak to wygląda. I później docinam drugi kawałeczek. A słuchajcie, na najważniejszym teście zapomniałem. O teście palca. Nieźle, nie? Tu sobie odrysowałem drugą część szablonu, czyli ten kawałeczek. Teraz też go ładnie wytnę nożykiem.
Tu też sobie odrysowałem te otwory na spinki. Tak więc wycinanie. Drugi kawałek szablonu przyklejony. Teraz tylko mocno go rozwałkować, zakładać osłonę i testing. Czy to coś w ogóle dało? Pisaliście mi w komentarzach, że warto, że robiliście to u siebie, że po wyklejeniu bociany spod maski uciekają. Słuchajcie, wyklejone z dwóch kawałków, nawet nie widać łączenia. Jest super. Teraz składam tamtą matę. No i jak widzicie, zaczyna padać deszcz. Ja to mam zawsze jakieś takie pieskie szczęście. Jak nie, jeden sąsiad tu gdzieś jeździ traktorem, to teraz drugi sobie włączył piłę, nie ma jak nagrywać. Okej. Okej, zakładam oryginalne wydłumienie. Jego nie będę ruszał. Nie będę używał tej gąbki, co używałem wcześniej w drzwiach. Przyłapuje się. Chyba będzie dobrze. Chyba będzie żyło. Okej. Spoko, jeszcze tylko z 10 spinek i będzie z głowy. Słuchajcie, tu mi trochę wyszło, no trudno, później sobie to przytnę. Po prostu pada deszcz, nie wiem czy to widać, muszę się szybko zbierać. Wytłumione tam, gdzie powycinałem otwory na spinki, wszystko super ładnie pasuje. Jutro to poprawię, znaczy albo jak przestanie padać deszcz, później zrobię test klekota. Znaczy, zaraz zamykam maskę i robię test klekota. Okej, osądźcie sami. Jeszcze raz. Jak mam powiedzieć szczerze, to tak jakby 30% bocianów odleciało. Jest przyjemniej. Jest fajniej. No, idzie zima. Ja u siebie 30% bocianów wysłałem już w ciepłe kraje. Powiedzcie w komentarzach, jak Wam się podobał filmik, co sądzicie o wytłumieniu maski. I jeszcze raz zapraszam do lajkowania filmu, jeżeli Wam się podobał, i subskrypcji. Dzięki Wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć Wam.